Akademii Technicznej pana pułkownika doktora habilitowanego inżyniera Tadeusza Szczurka, dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej pana generała brygady Wiesława Kukuły, prezesa Ogólnopolskiego Komitetu Pamięci księdza Jerzego Popiełuszki, przewodniczącego kapituły medalu Złoto Brem Zwyciężaj pana Ryszarda Walczaka oraz prezesa Stowarzyszenia Patriotyczno-Edukacyjnego Pamięć pana Jarosława Dąbrowskiego. Witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystości rozpoczęcia zawodów strzeleckich w hołdzie generałom poległym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku. Honorowymi gośćmi dzisiejszych zawodów są najbliższe rodziny poległych, których serdecznie i gorąco witamy. Bohaterami dzisiejszego dnia jest młodzież klas mundurowych i organizacji proobronnych, która będzie rywalizować w konkurencjach strzeleckich pistolet i karabinek sportowy indywidualnie oraz zespołowo. Serdecznie Was witamy i życzymy samych dziesiątek. Zawody honorowym patronatem objął minister obrony narodowej. Patronat medialny nad przedsięwzięciem objęła Telewizja Polska. Zawody sportowe są wyrazem pamięci o tragicznym wydarzeniu dla narodu polskiego, a ich celem jest oddanie hołdu poległym polskim patriotom. Jesteśmy przekonani, że wydarzenie to będzie miało szczególny wkład w pielęgnowaniu pamięci o poległych rodakach i przyczyni się utrwaleniu świadomości historycznej oraz propagowania postaw patriotycznych wśród młodzieży. Głos zabierze rektor komendant Wojskowej Akademii Technicznej, pan pułkownik doktor habilitowany inżynier Tadeusz Szczurek. Szanowni Państwo, jako współorganizator dzisiejszego przedsięwzięcia i jednocześnie gospodarz tego miejsca, jeszcze raz serdecznie witam na terenach Wojskowej Akademii Technicznej, a konkretnie na Strzelnicy Wojskowej Akademii Technicznej, gdzie dzisiejsze zawody się. Jakaś nie ma.
Pierwsze bezpieczeństwo. Oh,
Szanowni Państwo, witam Państwa bardzo serdecznie na uroczystym zakończeniu zawodów. Mam przyjemność i honor ogłosić, że w dzisiejszej ceremonii wręczenia pucharów i dyplomów zwycięzcom zawodów strzeleckich w hołdzie generałom poległym w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem 10 kwietnia 2010 roku towarzyszy uhonorowanie medalem Złodobrym Zwyciężaj, a medal przyznaje kapituła. W składzie prezes Ryszard Walczak, wiceprezesi ksiądz prałat pułkownik Sławomir Czarski, Jan Marczak, Lesław Majewski, Józef i Alfreda Popiełuszko, Teresa Boguszewska, Grażyna Siemion, premier Jarosław Kaczyński, minister Antoni Macierewicz, minister Mariusz Błaszczak, rektor Wojskowej Akademii Technicznej pułkownik Tadeusz Szczurek, sędzia Bogusław Niedzieński, ksiądz Stanisław Małkowski, ksiądz prałat Jan Andrzejewski, ksiądz prałat Stanisław Kuć, ksiądz prałat Edward Kowara, ksiądz kanonik Edmund Szarek, senator profesor Jan Żaren, profesor Wiesław Wysocki, poseł Andrzej Melak, Sławomir Karpiński.